Witam pana. Czym mogę służyć? Tak, dzień dobry. Czy to jest fryzjer? Źle pan trafił. Tak? A wydawało mi się, że... No proszę pana. Bo ja, proszę pana, jestem stylistą, a nie jakimś tam fryzjerem. Ja stylizuję, kreuję, tworzę, a nie tam obcinam jak byle jaki dziadun nożyczkami. To proszę pana, w takim razie przyszedłem się wystylizować. Tutaj? Do mnie? No przecież jest pan stylistą fryzur. No tak, no ma pan rację. Coś nie tak? Wszystko w porządku. Wcześniej pracowałem przy wełnie i strzygłem owce. Zapomniałem, że się przerzuciłem na Homo sapiens. Stylizował pan owce? Proszę pana, ja je nie tylko stylizowałem, ja je robiłem na bóstwa. Wszystkie wyglądały potem jak młode jagnięta. Baranom też się rogi prostowały na ich widok. No i tak się pan po prostu przerzucił na ludzi? Wśród ludzi też jest pełno baranów. Proszę usiąść. Owce są też wśród ludzi. Bardzo trafna metafora, proszę pana. Oj tak, owieczki, owieczki. Jak ja za nimi tęsknię, można było ostrzyc, wydoić i zrobić z mleka ser. Ale mnie pan nie wydoi, prawda? No to w takim razie co robimy? Chciałbym, żeby mnie pan tak, wie pan, no wystylizował tak, no... no proszę mnie po prostu wystylizować. Czyli rozumiem, że wybiera pan fryzurę o nazwie Wszystko mi jedno. Tak, tak, dokładnie, proszę pana. Tę fryzurę bardzo bym poprosił. Wszystko jedno, żadnej innej nie chcę. Dobrze. To zdejmiemy czapeczkę. Na wszelkie duchy ostrzyżonych owiec. Czy pan tu do mnie przyszedł, Boże? No, z włosami swoimi. No, chyba łonowymi. Słucham? No proszę pana, pan tutaj ma prawie nic, no zero, no cztery włosy na krzyż, no swetra bym z tego nie zrobił, no. No wie pan, no taka genetyka, co ja poradzę. Nie wiem, no nawet szalika z tego nie będzie. No niestety. No, może skarpety albo nie skarpetę, no jedną. No wiem. I to dla niemowlaka. Tak, rozumiem, jestem prawie łysy. Nie musi mi pan tego ciągle mówić. No, jak młode jagnię przed osiągnięciem dojrzałości. Jeszcze nie tak dawno temu trzymałem w dłoniach piękne, gęste, owcze włosy. Czemu pan zrezygnował? Bo moja klientela do ubojni trafiła. Zajmijmy się lepiej panem. Ja to bym pana widział, proszę pana, w takim ombre. A co to jest ombre? Takie, wie pan, trochę, trochę jasne, trochę ciemne, idealne, proszę pana, wszystko jedno. Wolałbym jednak takie jakieś bardziej proste wszystko jedno. Jak już wszystko jedno, to wszystko jedno. Jak pan powiedział już A, to trzeba powiedzieć B, 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 B. Co pan robi? A nic. Znowu mi się owce przypomniały. Proszę pana, chciałbym, żeby to była prosta fryzura, niezbyt wydumana. Po prostu skrócić o połowę. Chcę, żeby to się wszystko dobrze układało i nie było z tym żadnych problemów. Dobrze? Co pan robi? Baran się wyrywa, jak widzi strzyżenie. No chyba to logiczne, nie? No, w sumie tak. No dobrze, a to jest jakaś okazja, czy tak po prostu? Jakiś ślub w rodzinie? Wypad na wzgórze z jakimiś innymi wełnowatymi? Nie, no tak po prostu, co? Nie, nic. Łowieckiego gonił baranek przez cały dzień i poranek. Łowieckiego gonił sobie sam, bo psycie słonie jakiś ham. Co pan robi? Śpiewam, no, żeby się pan nie wyrywał, nie? A mógłby pan przestać? Trochę się boję. A woli pan dostać prądem? Nie. To niech pan słucha, jak śpiewam. Łowiecko, łowiecko, ty suko zdradziecko, zostawiłaś mnie z baranem, teraz baron moim panem. Zaraz ci poderznę gardło i ci zrobię coś na twardo. Zepsy sedłeś do fryzjera i cierp teraz gnidotera, i cierp gnidotera. Tarara, już. Już? Tak szybko? No, nie jest pan owcą brytońską, więc szybko poszło. Tadam! Co mi pan zrobił? Stylizację. Obciął mnie pan na łyso. Owce nie narzekały. Ale ja nie jestem owcą. Nie, ale baranem na pewno, bo to jest fryzjer dla zwierząt. Właśnie mam następną klientkę.